dobry, szanowni nasi słuchacze i widzowie. Dziś rozmawiamy dalej z Krzysztofem Rzepkowskim. Bardzo mi miło, moim oczywiście wspaniałym gospodarzem jest Dariusz Milczarek. I tym właśnie wspaniałym, miłym jakże akcentem wracamy do naszego głównego tematu, który w zeszłym tygodniu żeśmy podejmowali, pamiętając cały czas o tym, że szukamy jakiegoś wzoru, jakiejś właściwości, jakiegoś DNA, jak to mówiliśmy, który byłby dobrym wskaźnikiem bycia efektywnym sprzedawcą. No i kolega Krzysztof, mój serdeczny przyjaciel, konsultant, zaproponował pewien model, który nazwaliśmy osocze. Tak. Rozszyfrowaliśmy już dwa pierwsze słowa, czyli mówiliśmy o odwadze i mówiliśmy o samodyscyplinie. Tak. Super. No i jestem teraz, będzie no bardziej niż bardzo ciekawy, co się kryje, mój drogi, pod trzecim O. Właściwie drugim O, ale trzecią literką. Tak jest. No, wydaje mi się, mój drogi Darku, że taką niezbywalną, najważniejszą cechą obok odwagi i samodyscypliny, które musi mieć dobry handlowiec, to jest coś, co nazwałem odpornością. Odpornością przede wszystkim na porażkę, odpornością na nie. Okay. Jak dobrze wiesz, ta praca w sprzedaży polega na tym, że w przeciwieństwie do pracy na jakimś, nie wiem, nawet miłym, fajnym, dobrym etacie, ja cały czas mierzę się z odrzuceniem. Czyli kiedy się popatrzy na tak zwany sprzedażowy lejek, to okazuje się, że więcej ludzi ci odmówi, niż powie ci tak. No chyba, że oczywiście pracujesz w sprzedaży, nie wiem, w sklepie spożywczym i sprzedajesz napoje wyskokowe, no to wtedy jest trochę inaczej. Tam mało kto odmawia. Natomiast jeżeli sprzedajesz produkty, które wymagają jakoś długofalowych relacji z klientem albo które to są, nie są produktami pierwszej potrzeby, no to zazwyczaj większość ludzi na początku mówi ci nie. No nie, ale szczególnie myślę, to jest ważne a propos takiego radzenia sobie, że jednak przecież ta sprzedaż, tak jak powiedziałeś, nie wiem, w 90% pewnie trzeba się mierzyć z tym nie permanentnie. No nie? Ale to nie takie czasem chamskie nie, po prostu nie dziękuję, mam wątpliwości. Nie jestem zainteresowany. Nie jestem przekonany. Prawda? No a czasami takie zawoalowane nie, no, które oczywiście czasami na początku zwłaszcza daje nam nadzieję, no bo jak rozpoczynamy pracę w sprzedaży, to niekiedy nie wiemy, że musimy to przemyśleć albo wrócimy do Pana w przyszłym tygodniu, to de facto nic innego jak formuły pożegnalne. Ale jak już popracujemy w tej sprzedaży trochę, no to wiemy, że takie, wie Pan, to będziemy w kontakcie, proszę do mnie zadzwonić albo później. Panie Darku, mam dla Pana dobrą wiadomość, jesteście Państwo na shortliście. No właśnie, na pierwsza trójka. No więc na pewnym etapie oczywiście głęboko wierzymy, ja zawsze powtarzam, że nadzieja matką sprzedawców, więc głęboko wierzymy, że ta shortlista to jest, to mam, to de facto oni już powiedzieli tak, albo kiedy mówią, wie Pan co, chyba jesteśmy zdecydowani, albo w sumie jesteśmy na tak, to ja tylko słyszę zdecydowani i jesteśmy na tak. Natomiast jak już ktoś popracuje w tej sprzedaży, jak wiesz, trochę, to szybko się uczy, że to są właśnie formy odmowy i sztuka polega na tym, żeby sobie z tym radzić. Bo jednak mam takie wrażenie, słuchaj, że jakkolwiek byś nie był niby mentalnie przygotowany, jakkolwiek byś nie był twardy, jakkolwiek byś nie był wzmacniany, o tym dzieciństwie gadaliśmy, taki przygotowany na porażkę, to kurczę, jednak długofalowe otrzymywanie negatywnej informacji zwrotnej, no jakby nie było, się wleje w ciebie. No nikt nie znajdzie w sobie motywacji, jak ci każdego dnia będę mówił nie, no, nie, no, nie. No musisz albo nauczyć się, jak to ładnie mówią, przekuć nie w tak, jest jakaś strategia pracy, albo dostatecznie uodpornić się, no właśnie, prawda, na to twoje nie, ale w efekcie jednak musisz znaleźć jakiś klucz do tak, no bo w końcu całe życie nie możesz dostać po mordzie, prawda? No oczywiście, gdzieś tam tak. W którymś momencie musisz mieć przyjemność. No dobra, ale powiedz mi, bo mówimy o jakby takiej cesze charakteru, czy pewnej, nie wiem, odporności psychicznej. Według mnie to jest taka sama, wiesz co, kompetencja, odporność psychiczna do wypracowania, jak wypracowują ją sportowcy. Okay, czyli to nie jest chyba trudno się urodzić, wiesz, z elementem odporności na odrzucenie. No, no jednak tak, ale jako... są takie osoby, to już też w psychologii, wiesz, się mówi o osobach wysoko i nisko reaktywnych, czyli innymi słowy tych, którzy mają wysokie albo niskie zapotrzebowanie na stymulację. Tak? No, są osoby, które generalnie szukają zawsze jakiegoś takiego challenge'u, wiesz, różne rzeczy są dla nich ważne, ale są też odporniejsi, bo po prostu to trochę po nich spływa, potrzebują tego bodźca mocno. Ale czasami, wiesz, delikatne, to w życiu prywatnym zresztą dobrze słychać, widać, nie? Że taki delikatny uraz, delikatne takie nie, nawet wiesz, wie pan, może cię trochę zaburzyć. No jest według mnie, to jakby tak patrząc trochę z takiej psychologicznej perspektywy,
Jest to jakoś też zależne od takiej twojej konstrukcji, takiego szkieletu psychologicznego. Bez wątpienia. Nie? Może go... wydaje mi się, że to jest do wyuczenia i tak, do wypracowania. No pewnie tak. Nie w 100%, czyli jakaś predyspozycja być może jest, ale że powiedziałeś, słuchaj, taki termin, że to spłynie, to przyszła mi na myśl taka pewna metafora, którą często mam przy tej właśnie odporności na nie, a mianowicie metafora łodzi czy okrętu. A mianowicie, że jeżeli mamy nawet największy okręt, taki jak Titanic, ale będzie tam niewielka dziurka, to się woda wleje i wcześniej czy później cię zatopi. Mm. Natomiast możesz być małą łodzią, ale jeżeli będziesz szczelny, to przepłyniesz oceany. I teraz ta metafora, słuchaj, to jest właśnie taka metafora na bycie odpornym na to odrzucenie. Mm. Jeżeli ja jestem nieszczelny, jeżeli mam jakieś moje własne, może nieprzepracowane tematy, jakieś kompleksy, niskie poczucie własnej wartości, to wpłynie we mnie wszystko. Jedno, drugie nie, powoli może zatopić debiutującego handlowca. No tak, ale wiesz, to akurat mi się skojarzyło teraz z czymś takim, co my też zresztą chyba tutaj często w ramach takich naszych sanderowskich projektów omawiamy, czyli to jest pewne uproszczenie oczywiście, ale ta różnica między tą rolą a tożsamością. Tak. Prawda? Że często my, będąc w roli handlowej, świadomi tego, że jednak musimy ileś tych statystycznie porażek doznać, żeby dojść do tak. Czyli mamy taką jakąś tam, nie, mamy lejek, tak, mamy po prostu konwersję, to jednak bardzo często trochę nam to rzutuje na naszą samoocenę, czyli tak naprawdę na naszą tożsamość. Prawda? Tak. I wyciągamy wnioski nie tylko a propos swojej własnej skuteczności, efektywności sprzedażowej, ale w ogóle, że jestem może beznadziejny, że mi się znowu nie to udało. Nie dla mnie. Ja włączają mi się moje garby, takie życiowe plecaki, które noszę. Znowu mi się nie udało. Właśnie. Zawsze mi mówili, że to ja do tego nic się nie nadam. Tak. Prawda? Więc to wszystko po prostu powróciło. Cię, bo tu mi się coś przesunęło. Mów, kolego. Wiesz co, bo mam taki też pewien sposób na to, jak sobie poradzić z tym nie. A mianowicie, jak właśnie uczyć się tej odporności na odmowę. I sam też musiałem się z tym mierzyć, wiesz, bo ja kiedyś wykonywałem w relacji mojej pracy sprzedażowej w nieruchomościach dużo zimnych telefonów i tam bardzo szybko dostajesz po nosku, bo bardzo szybko jakby informują cię klienci agencją precz, nie wiem, pisałem w ogłoszeniu, że sami, jedni są mniej lub bardziej mili. I nauczyłem się, że właśnie, żeby każde to nie traktować jako dojście do tak. Czyli wyobraziłem sobie, że jeżeli finalnie w jakiejś transakcji tak, zarabiasz jakąś kwotę, zróbmy to jej przykładową, nie wiem, 1000 złotych, nie? I teraz, żeby tą transakcję mieć i zarobić te 1000 złotych, to ty musisz wykonać na początku 10 zimnych telefonów, to ja wiem, że 9 osób mi odmówi. 9 osób mi odmówi i tylko z tej jednej coś będzie, ale teraz to, że mi każda odmawia, nie podcina mi skrzydeł, bo myślę sobie tak, płaci każdy, ale wypłaca ostatni. Tak. Więc każdy z tych, który mówi mi nie, płaci mi 100 złotych. I w tym momencie to nastawienie zaczęło mnie uczyć takiego uodpornienia na nie. No bo ty mi mówisz, panie Krzysztofie, pan spada na drzewo, a ja mówię, panie Darku, bardzo dziękuję za 100 złotych. No i tak, dzwonię dalej. I jeszcze tak myślę, jest pan siódmy dzisiaj, czyli prawdopodobnie tak, jeszcze za dwa razy będzie sukces. Popłynie. Czyli, no tak, to jest jakieś takie nastawienie, rozumiem, to jest jakiś taki sposób trochę przedefiniowania sobie tej porażki, prawda, że jeżeli ja statystycznie, nawet statystycznie mogę słuchać, wiadomo, że to jest tam raz na 10, tak, to mam jeszcze kapitał kilku tych spotkań, których z którymi muszę się liczyć. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ważnym takim elementem, chyba dla wszystkich, to jest jednak jakaś próba też znalezienia jakichś narzędzi, poza takim trochę przedefiniowaniem, zracjonalizowaniem sobie w głowie, tak, żeby sobie trochę poradzić z tym nie, prawda? Mhm. Oprócz tego, żeby sobie powtarzać, nie, no jestem fajny, wstanę a przed lustro. Jestem... No to jednak no nie wystarczy, nie? I ja bym chciał, żebyśmy, ale jutro już, dobra, chwilę jeszcze, porozmawiali sobie o tym, jak sobie w ogóle radzić z taką sytuacją w sumie stresu, kiedy mi się ciągle nie udaje. Przypominam, że się nie wiem, nie udaję, bo czegoś nie umiem, ale jednak też przede wszystkim doświadczam porażki i jakoś mnie to wali, no bo ile można doświadczać porażki. Wróćmy do tego jutro w takim razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.